zagramy w Dungeon Master 2. Pozwoliłem sobie odwiedzić sklepy oraz uzupełnić zapasy żywności. Uporządkowałem też trochę ekwipunek bohaterów. Okej, okay, możemy ruszać dalej na wojnę. Okej. Okay. Oh, wow. O nie, jesteśmy zamknięci. A co to? Ktoś tu umarł? I jest jakaś płyta z przodu, tak? Oko. Trik jest następujący. Tutaj jest czasówka z odpowiednim wciśnięciem przycisków. Posłuszmy się mapą. Ale się nie mylę, to będzie tak. Najdłuższy czas oczekiwania, czyli najpierw powinniśmy wcisnąć to. Może robię to za szybko? Może za wolno? Tutaj się może przydać czar. Och, ir roz chyba to się nazywa. Roz.
Gdzie? Udało się. I mamy kolejną mapę, już ostatnią. Jest to mapa z duszkiem transportowcem. Huh. 13. Teraz pokażę wam, jak można zablokować grę na Amen. Otóż, jeżeli zabierzemy ten miecz, to otworzą się dziury. Właśnie. O, czyli to nie jest jednak takie głupie. Ale. Nie ale. Teraz. Ciekawe. Czyli dopóki mam ten miecz w posiadaniu, dziury się otwierają, ale jeżeli go zostawię na ziemi, to wtedy dziury znikają, bym go upuścił tam. A jednak pomyśleli. No dobra. Mierza z tym, nie chcemy schodzić tam na dół. Chcemy jednak miecz. Nie tak, tak. Tempest. Dobrze. Chodźmy na górę. W następnym filmie sprawdzimy, co znajduje się za tą bramą.